Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Razorblade, a wy oglądacie trzeci odcinek Let's Play XCOM 2 dla FSGK. W poprzednim odcinku poważnie ranny został Elmer Fudd, więc w najbliższej misji czekają nas zapewne zmiany osobowe w drużynie. Kto dostanie szansę wykazania się? Zapraszam do oglądania. W dniu dzisiejszym wracamy do naszej rozgrywki. W ostatnim odcinku uratowaliśmy nowego technika, dzięki któremu będziemy mogli powoli zacząć oczyszczać naszą bazę ze złomu. Mamy podświetlone jedno miejsce, więc tam się właśnie udamy. Wyboru oczywiście nie mamy, więc wybieramy Shauna Murphy. I czyścimy. Excavation is underway, Commander, but it's going to take some time to get all that stuff cleared out. Commander, we have a secure transmission coming through. Source unknown. Patching it through to your quarters. W tym momencie musimy się udać do dowództwa. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Tego pana skądś znamy. Have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Brakuje mi tylko na końcu jeszcze stwierdzenia i pamiętaj, zero presji. We better get started, Commander. I'll be on the bridge when you're ready. Chodźmy więc na mostek. Commander, our current position is here, just outside Resistance headquarters. When we're not on the move, this will serve as our home and our source of supplies. The councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Tigan has a theory about how we might reach out to them without getting the aliens' attention, but we'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. W takim wypadku, po zakończonych obecnych badaniach, myślę, że skupimy się faktycznie na łączności ruchu oporu. Looks like you won't have time for that just yet, though. Remote reconnaissance may have found something not far from our current position. Zniszczony konwój i mamy 6 dni na sprawdzenie tego. W nagrodę otrzymamy mamy zasoby. A więc sprawdźmy. Avenger plotting new course. Commander, while we're waiting for new missions or the completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. Misja, której mamy możliwość zdobycia żółtodziobów. Ale skupmy się na tym konwoju najpierw. I have made a number of interesting discoveries, Commander. Wynaleźliśmy teraz broń modułową, dzięki czemu będziemy mogli
otrzymywać ulepszenia broni. Najpierw wybierzmy nowe badania. Tak, są nowe badania dotyczące broni magnetycznej oraz dostępne są ulepszenia broni. Będziemy też mieli możliwość podłączać znalezionych części do naszych sprzętów. Okay. Tak jak powiedziałem wcześniej, spróbujmy rozpocząć od łączności ruchu oporu. To myślę, że będzie kluczowe w tym momencie. Otrzymaliśmy możliwość udania się do zbrojowni w tym momencie, także pójdźmy i zapoznajmy się z naszą drużyną. Możemy zobaczyć naszych żołnierzy, których teraz mamy. Hypes about my flying, but I don't see anybody else stepping up, other than the autopilot. Poza znanymi już Jane Kelly, Paolą Santini, Elmerem Fadem i Hypothalamusem, do naszej dyspozycji otrzymaliśmy na razie Groszka, Shambo, Larofana oraz Seed Froga. Myślę, że do następnej misji zrobimy kilka zmian. Hey, Commander. Zobaczmy również nasze wyposażenie działu technicznego. Posiadamy lunetę, większy magazynek i zaawansowaną kolbę. Myślę, czy tej zaawansowanej kolby nie powinniśmy w jakiś sposób i lunety przydzielić Hypothalamusowi. I probably could have saved a lot of time repairing the ship's systems if we had any idea how to translate their language. Unfortunately, we don't come across many linguists out here. Co mamy z kolei w dowództwie? Możemy przejrzeć archiwa XCOM, otrzymać raport oraz przejrzeć wszystkie cele. Udajmy się z powrotem na mostek i spadajmy dalej ten konwój. Usunęliśmy również złom obcych z pokładu statku i zdobyliśmy 22 zasoby. Mamy teraz do wyboru wybudować nową instalację. Możemy wybudować laboratorium, warsztat, przekaźnik zasilania, ośrodek taktyk zaawansowanych oraz szkołę działań partyzanckich. Posiadamy 6/12 wykorzystanej mocy. Spróbujemy wybudować warsztat. I przydzielmy tam właśnie wolnego technika. Spotkanie zniszczonego konwoju dało nam 48 jednostek zasobów, co jest całkiem niezłym wynikiem jak na 6 dni, przynajmniej mam takie wrażenie. Znaleźliśmy kolejną lokalizację, którą powinniśmy sprawdzić, a w nagrodę otrzymamy technika. Sprawdźmy. Avenger plotting new course. Although we have ally,
spies scattered in cities throughout the globe who are willing to share their knowledge of Advent's operations. The aliens are actively pursuing them. It will be up to you to ensure the safety of our operatives, Commander. Good luck. Pojawiła się nowa misja priorytetowa. Ledwo dolecieliśmy. Zobaczmy. Czy musimy się cofnąć? W nagrodę możemy otrzymać naukowca, jeżeli uratujemy VIP-a z miasta Adwentu. No dobrze, spróbujmy. Setting course for India. Kogo weźmiemy tym razem na misję? Myślę, że zostanie Paola Santini oraz Jane Kelly. Do tego dostaliśmy z przydziału Shambo. Myślę, że Hypotalamusa jeszcze wyedytujemy. Mamy jedno miejsce. Dodajmy mu zaawansowaną kolbę. Tak, chcemy ją zainstalować. I wiecie co? Zmieniłem zdanie. Nie pójdzie Paola Santini, dorzucimy jeszcze jednego żółtodzioba. Larofan, zapraszam do akcji. Przekażemy ci również apteczkę. Do boju, ekipo. Sky Ranger deployed. Menace ready to deploy. The Resistance is asking for our help in extracting a VIP who had been providing reconnaissance data in this area. We've got the coordinates, but it's likely we'll have to clear out a contingent of hostile forces to make this work. Tym razem będziemy ratować VIP-a z miasta Adwentu, tak jak już czytaliśmy. Będziemy musieli go dostarczyć do punktu ewakuacji. Ruszajmy! Menace 1-5, target coordinates incoming. Secure the VIP and proceed to the evac volume for extraction. Mamy kawałek do przejścia. Advent already knows we're here, so your position isn't concealed for the extraction. I nie zaczynamy w ukryciu. Dobrze, Hypotalamus, spróbujmy od ustawienia ciebie na budynku. Sean Utavix! Larofan. Proszę, Jane Kelly jest chyba jeszcze w ukryciu z tego co widzę. Czyli nasza nowa zdolność fantoma spisuje się bardzo dobrze. Jesteśmy w stanie nią troszeczkę podejść przeciwnika. Tak więc pobiegnijmy do przodu i zobaczmy co jest przed nami. 10-4.
przepraszam, bo ciebie podprowadzimy. W okolice hipotalamusa. Solid copy. Nadal cicho. No i Larofan. Prowadzimy cię tu i wprowadzimy w stan warty. Będziesz obserwował, co się dzieje. Nadal nic nie widzimy, ale do punktu ewakuacji mamy niedaleką drogę. Zacznijmy od Szambo. Zejdźmy piętro niżej. Nadal brak przeciwników. Tak już bez zapędzania Szambo zostanie wprowadzony w tryb warty. Podobnie jak hipotalamus. Teraz Larofan podejdzie do przodu. Albo zacznijmy od Jinkeli. Jest w stanie podejść tutaj do okna i zobaczyć, co się dzieje w środku. Nadal cicho. I von Marquez podejdzie za ławki i kucnie. Kucnięcie zwiększa nam obronę o 30, unik o 50, więc w razie nawet nieprzewidzianych okoliczności powinna przeżyć. Jane Kelly pozostanie w trybie warty. Fale, tak jakby wskazywały, od której strony pojawią się nam wrogowie, a tutaj pojawił się sektoid z jednym żołnierzem. Tutaj kolejny. No hipotalamus, teraz się przekonamy. Myślę, że ten sektoid tutaj 79% szans na trafienie będzie dobrym wyborem, chyba że nie, żołnierz nie, sektoid. Dobrze, piękny strzał. Ziel erledigt. Das können wir vielleicht gebrauchen. Teraz Larofan. Może podprowadzając ciebie za tą latarnię. Wyeliminowaliśmy osłonę całkowicie żołnierzowi Adwentu i spróbujmy go wyeliminować. Bardzo dobrze. Teraz kolejna Szambo. Podprowadźmy go tutaj za ławki. I wprowadźmy w tryb warty. Pozostała nam Yvonne. Cały czas musi się udawać w stronę punktu ewakuacji.
Może spróbujmy obok Szambo. Nie kucnijmy. Pozostaje Jane Kelly. Mamy szansę zaatakować nożem Sektoida. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, powinien zostać wyeliminowany, tak więc spróbujmy. Oj, niestety. No, teraz Szambo. To również nie było. Tak jak planowaliśmy. Na szczęście. Nie, zombie nie będziemy próbować. Spróbujmy jeszcze raz Jane Kelly. Pozbyć się Sektoida. Trafiając, pozbędziemy się automatycznie zombie. Niemożliwe. ...4% szans tylko na trafienie. Dobrze, spróbujmy w takim razie hipotalamusem pozbyć się zombie. Pudło! Szambo, przechodzimy. Tak jest. Podbiegnijmy teraz Yvonne Marquez. Pozostaje nam jeszcze Larofan. Spróbujmy stanąć w miejscu zombie. Nie ostrzelać naszego Sektoida. 52% szans. Spróbujmy. Tak jest! Hostile interceptors are inbound on your current position. Firebrand has a limited window to provide extraction. Pozostało nam 8 tur, więc musimy troszeczkę przyspieszyć. Hipotalamus, zasuwamy. Pani Yvonne. Jest pani w stanie wejść już na górę i z tego skorzystamy. Oho. Punkt patrzenia. Yvonne powinna być bezpieczna w tym miejscu. Nasz ruch teraz zaczniemy od Szambo. Będziemy mieli pełną osłonę. A granat powinien załatwić temat osłony oficera Adventu. Czy nie? Tak. Tylko czy nam dachu nie zawali? Oto jest pytanie.
Może spróbujmy tutaj, nawet jeżeli nie trafimy, pozbędziemy się osłony. Mam 66% szans na żołnierza Adwentu i 50% na oficera. Niestety ta osłona się nie zlikwidowała cała. Pozbądźmy się, jeżeli trafimy żołnierza. Oj, Laro! Jenkeli wprowadzimy w stan warty. Strzał shotguna z takiej odległości raczej nie jest dobrym pomysłem. Hipotalamus. Ała! Przegapiłem wartę oficera. Mój błąd i to duży. Miejmy tylko nadzieję, że nie skończy się dla nas fatalnie. Ewakuujmy Yvonne Marquez. VIP secure and in position for evac. This is Firebrand. VIP is secure. Czy podejść, spróbować wyleczyć? Jeszcze nie. Jesteśmy w stanie pozbyć się żołnierza Adwentu. Pozostanie nam oficer, czyli dużo większe zagrożenie. Spróbujmy podejść do Jenkeli i rzucić granat. Jeszcze zranimy oficera Adwentu, czy wyeliminujemy żołdaka? Myślę, że żołnierz teraz będzie sporym zagrożeniem, jeżeli zostanie ich dwóch. Pozbycie się żołnierza spowoduje, że tylko jeden przeciwnik będzie mógł oddać do nas strzał. Tylko żebyśmy dobrze trafili. Bardzo dobrze. Spróbujmy ostrzelać oficera Adwentu. Tak jest. Larofan, ty podniesiesz odrobinę hipotalamusa w tym momencie. Obawiam się o jego życie.
Jak podejść teraz oficera? O, to jest pytanie. Czy zaryzykować? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli tu podejdziemy szambo, jesteśmy w stanie pozbyć się oficera. Tak jest. Dobra robota. Kogoś czeka tu niedługo awans. Resztą ekipy musimy zasuwać do punktu ewakuacyjnego. Hipotalamus, ty weź się już w garść. Larofan, do punktu ewakuacyjnego. W kolejnej turze odlecisz. O proszę, nawet w tej możemy ewakuować jeszcze. Ciekawe, mimo tego, że wykorzystaliśmy cały zakres ruchu. Teraz kolejna szambo. No, Samuel, zasuwamy. Hipotalamus. Jane będzie cię osłaniała. Zobaczmy, jak pożar się rozprzestrzenia. Ładnie zrobiono. Ewakuujmy resztę ekipy. Hipotalamus. Dziękuję ci za dobry udział w misji. Ab nach Hause. I Jane. Moving to position. Heading home. Uff. Gdzieś ktoś się ukrył. Niestety przez mój jeden drobny błąd i niedopatrzenie w sprawie warty hipotalamus ucierpiał. Zobaczymy, jak poważnie. I naszych dwóch nowych żółtodziobów, jeżeli dobrze widziałem, zasłużyło na awans. Zgadzam się w 100% z Tigenem. Hipotalamus niestety poważnie ranny. 25 dni potrzebuje, jednak awans i tak zasłużony. Myślę, że tutaj mamy, mając do wyboru długą wartę i kontratak ogniowy, to właśnie kontratak ogniowy mnie przekonuje. Jane Kelly, kolejny awans. Żołnierz nie powoduje aktywacji warty ani strzałów reakcji. Ewentualnie, kiedy atakujemy z ukrycia, otrzymujemy premię do celności i szansy trafienia krytycznego. Przyznam, że ciężki wybór. Weźmy krok cienia, ponieważ jeżeli dobrze rozumiem, nawet jeżeli przeciwnik będzie miał wartę, a Jane podbiegnie sieknąć go mieczem, nie powinien jej zaatakować.
Larofan. Zostajesz grenadierem. Czyli dokładnie tak samo jak Paola Santini. A Szambo Borowski zostaje drugim łowcą. Będzie mógł odciążyć odrobinę Jane Kelly. Otrzymaliśmy również nowego naukowca, Ivan Marquez. Considering the limited resources available to you, Commander, you have still managed to exceed my expectations. Excellent work. Dziękuję, ale nie osiągnąłbym tego bez mojej ekipy. Thank you for sending additional support staff to assist me, Commander. I will make sure they are put to good use. Nowy naukowiec powoduje, że czas naszych badań zostaje skrócony o 33%. Uważam to za świetny wynik. W tym miejscu zakończymy nasz dzisiejszy odcinek Let's Play w XCOM 2 dla FSGK. Szambo oraz Larofan z sukcesem przeszli swój chrzest bojowy i ewakuując VIP-a z pełnym poświęceniem zapracowali na swój awans. Do grona poważnie rannych dołączył niestety Hypothalamus, więc kolejną misję znów przeprowadzimy zmodyfikowaną drużyną. Czy szanse dostaną kolejne żółto dzioby? Przekonamy się już w następnym odcinku, a tymczasem dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!